Jak pani spostrzega tę nadchodzącą edycję, która już za miesiąc? Rzeczywiście nie dowiadywałam się wcześniej, kto tańczy i tak naprawdę z mediów dowiadywałam się po kolei, jak były odkrywane karty. Wydaje mi się, że zestaw gwiazd jest imponujący, plus nowi też tancerze. Uważam, że to też zawsze jest bardzo ciekawe, kiedy są tancerze, których znamy, ale też tancerze, którzy pierwszy raz się pojawią. Więc ja mam nadzieję na taką naprawdę zaskakującą i bardzo ciekawą edycję, tym bardziej, że to jest takie bardzo ciekawe, bo mieliśmy wczoraj takie nieoficjalne spotkanie Tańca z Gwiazdami i rzeczywiście tak spojrzałam na wszystkie gwiazdy, na wszystkie pary, na wszystkich tancerzy i tak pomyślałam sobie, mamy całą plejadę pięknych ludzi. I to tak mnie pozytywnie uderzyło, że właśnie dobrze, że mamy takich pięknych, ja mówię o fizyczności, ale też o ich wnętrzach, po prostu naprawdę piękne, ciekawe postacie, więc mam nadzieję, że dużo nam zaprezentują. Ta liczba gwiazd, w sensie te gwiazdy, które się pojawią w tej edycji, są równie mocne jak w poprzedniej. Czy ma pani już jakiegoś swojego faworyta do kryształowej kuli? Nie, nigdy tego nie robię i ponownie w tej edycji również nie będę robiła. Nie mam faworyta, nie będę go miała, nawet po kilku pierwszych odcinkach jeszcze, ponieważ każdy taniec jest inny, każdy taniec może komuś przypasować lub nie, więc poczekajmy tak na 2-3 odcinki, to wtedy rzeczywiście już może powoli się klarować nawet nie faworyt, tylko osoba, która może najlepiej tańczyć, bo tutaj nie zawsze jest tak w programie, że ci, co najlepiej tańczą, wygrywają i to też dobrze, bo można też wygrać swoją sympatią ludzi, którzy głosują, ale myślę, że po kilku odcinkach można już zobaczyć, kto rzeczywiście tanecznie może być w tej czołówce. Ja też pragnę zaznaczyć, w sensie z panią w rozmowie tutaj, że znowu na scenie pojawią się rozmaite gwiazdy z różnych dziedzin artystycznych, bo rzeczywiście widzimy również aktorów, między innymi Filip Bobek, który już od wielu, wielu lat chodziły pogłoski, czy Filip Bobek zgodzi się wystąpić w Tańcu z Gwiazdami, w końcu jest. Mamy też różnych piosenkarzy z różnego pokolenia, bo ostatnio dowiedzieliśmy się, że w programie wystąpi Majka Jeżowska, a jeszcze wcześniej dowiedzieliśmy się o Filipie Lato, który przecież kilka miesięcy temu wygrał 20. jubileuszową edycję Twoja twarz brzmi znajomo. Czy myśli pani, że taka różnica pomiędzy aktorami albo piosenkarzami, czy nawet influencerami, bo też się znowu pojawi taka dziewczyna, czy myśli pani, że to, czym się zajmują na co dzień, ma jakiś wpływ na to, jak będą zachowywać się na parkiecie i jak będzie wyglądał ich taniec? Na pewno, bo tańczymy całym sobą. Tacy, jacy jesteśmy. Taniec nie ukrywa. Taniec jest bardzo taki intymny i pokazuje też, jaką osobą jesteśmy. Ale wydaje mi się, że ten zbiór osób właśnie tak różnych jest całym szczęściem tego programu tak naprawdę. Ponieważ czasami słyszę, no dobrze, ale jak można porównać taniec 18-latki z tańcem dojrzałej kobiety? No wydawałoby się rzeczywiście, że nawet nie powinno się porównywać, ale myślę, że nie o to chodzi w tym programie, żeby porównywać, a nie daj Boże krytykować, bo bardzo jesteśmy łatwi w tym, żeby krytykować. Wydaje mi się, że w tym programie też chodzi o to, żeby właśnie łączyć pokolenia, żeby pokazywać ludziom, że bez względu na wiek, czy ma się 18 lat, czy troszkę więcej niż 50, że można realizować swoje marzenia, można tańczyć, można skakać ze spadochronu i robić inne rzeczy. Tu oczywiście pokazujemy taniec, ale moim zdaniem to właśnie pokazuje, że życie jest dla każdego, w każdym wieku, o każdym czasie i w każdym czasie może być piękne, więc ja akurat cieszę się, że są i różnice pokoleń, i różnice zawodów, i różnice tym, czym się zajmują, także to jest taka mieszanka bardzo pozytywna, ale też dobrze działająca, bo ja w ogóle jestem za łączeniem pokoleń, ponieważ uważam, że młodzi ludzie bardzo dużo korzystają z osób dojrzałych, a z kolei dojrzałe osoby, jeżeli też są rozumne, mogą korzystać z tego, co młodzi oferują. Także połączenie jest idealne.
Poprzednia edycja cieszyła się naprawdę rekordową oglądalnością. Mimo niewielkich czy też wielkich afer, które pojawiały się w trakcie trwania programu, czy myśli Pani, że ta edycja również może osiągnąć takie wyniki? Mam taką nadzieję, nawet mam nadzieję na większe, na jeszcze większą oglądalnością. Ale tak, ten program, on jest taki trochę też nieprzewidywalny moim zdaniem zawsze. I to też jest bardzo ciekawe, bo ta nieprzewidywalność właśnie powoduje, że jesteśmy ciekawi, co się wydarzy, co będzie. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy się wydarzy jakaś spektakularna afera, czy jej nie będzie, czy będzie spokój. Czy będą nowe związki. Dokładnie, także czekajmy. Jaką ma Pani w takim razie radę dla tych nowych uczestników, którzy pojawią się już za miesiąc na parkiecie? Radzę im, żeby tak naprawdę byli sobą. Oczywiście bycie sobą nie daje gwarancji wygranej, natomiast wtedy po prostu się czujemy dobrze ze sobą, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że w telewizji bardzo ważne są emocje. I pomimo, że ja rzeczywiście bardzo duży nacisk składę na stronę techniczną tańca, wcale bym nie uważała, że mają tak bardzo na to dokłaść nacisk. Oczywiście bardzo ćwiczyć i ta poprawność tańca powinna być, natomiast uważam, że powinni też się skupić na tym, co chcą przekazać ludziom, na emocjach, ponieważ moim zdaniem w telewizji są najważniejsze emocje. Chcemy mieć śmiech, chcemy mieć zabawę, chcemy mieć płacz, chcemy mieć wzruszenie i na to liczę u tych osób.